Witamy Państwa w magazynie samorządowym Nasz Elbląg. Oto co przygotowaliśmy w najnowszym odcinku. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na tor łyżwiarski Kalbar. Elbląg ma być miastem wolnym od węgla. Rusza rekrutacja do szkół i przedszkoli. Blumetrie Urszuli Wilk w Galerii L. A także inne ciekawostki i wybrane daty z elbląskiego kalendarium historycznego. Zapraszamy! Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu zaprasza na tor łyżwiarski Kalbar. Obiekt po złagodzeniu przez rząd obostrzeń mógł zostać otwarty, ponieważ znajduje się pod chmurką. Bardzo się cieszymy, że w końcu możemy działać, chociaż to jest to koniec zimy. Rzeczywiście rząd nam pozwolił uruchomić tor, co udało nam się zrobić w kilka dni raptem, więc myślę, że to duży sukces. Patrząc na to, że padał śnieg, świeciło słońce, a temperatury już nie były takie ujemne jak jeszcze tydzień temu. Oczywiście obiekt działa zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w odpowiednim reżimie sanitarnym. A robimy półgodzinne przerwy między każdą ślizgawką, żeby jedna grupa mogła zejść, druga wejść. Są dwa osobne wejścia i wyjścia, a tak, żeby grupy też się nie mijały. Staramy się kierować ruchem tak zwanym, czyli wpuszczać po 5 osób do kasy, które przechodzą następnie w strefę szafek, żeby nałożyć łyżwy. Dopiero jak one wyjdą z tamtej części, mogą wejść następni. Od poniedziałku do piątku elblążanie mogą jeździć na łyżwach na elbląskim Kalbarze podczas dwóch ogólnodostępnych ślizgawek, a w sobotę i niedzielę podczas 5. Na terenie obiektu dostępna jest także wypożyczalnia łyżew. Więcej szczegółów znajduje się na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu. Kryta pływalnia przy ulicy Robotniczej jest już otwarta dla wszystkich elblążan. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu zaprasza do korzystania z basenu w godzinach, które podajemy na ekranie. W pozostałych godzinach basen jest wyłączony z użytku ze względu na treningi klubów sportowych. Na pływanie w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka trzeba będzie jeszcze poczekać. Baseny są już ponownie napełnione wodą, ale proces technologiczny, na który składa się dodatkowo podgrzewanie, uzdatnianie oraz badania kontrolne wody, potrwa do 3 tygodni. Oznacza to, że z Elbląskiej Dolinki skorzystać będzie można najszybciej na początku marca, o ile rząd znów nie wprowadzi obostrzeń zakazujących działalności basenów. W związku z obostrzeniami związanymi z pandemią koronawirusa nieczynna jest kasa Urzędu Miejskiego w Elblągu. Wszelkich opłat lokalnych można dokonywać elektronicznie. Płatności m.in. za podatki i inne opłaty należy dokonywać przelewem bankowym na konto podane w indywidualnej decyzji podatkowej bądź na podane na ekranie numery kont bankowych Urzędu Miejskiego w Elblągu. Bez dodatkowych prowizji wpłat można dokonywać również w oddziałach PKO Banku Polskiego. Osoby starsze, które nie są w stanie same dokonać opłat, mogą skorzystać z pomocy wolontariuszy Regionalnego Centrum Wolontariatu w Elblągu. Centrum Sztuki Galeria L zaprasza na nową wystawę. Mury średniowiecznego kościoła wypełniły blumetrie Urszuli Wilk. Prace powstały w połączeniu wodnej farby oraz folii. Jak podkreśla autorka, zabieg miał uwypuklić wrażenie głębi ogromnej nawy, a jednocześnie wskazać na ulotność i niestabilność materii. Wystawę Blumetrie w Galerii L można oglądać do 25 kwietnia. Elbląg ma być miastem wolnym od węgla. W środę w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbyła się zdalna konferencja prasowa pod tytułem Modernizacja źródeł ciepła w miejskich przedsiębiorstwach energetyki cieplnej. Jej zwieńczeniem było podpisanie umowy pomiędzy Elbląskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej a Krajową Agencją Poszanowania Energii obejmującej przygotowanie dokumentacji do budowy nowoczesnego źródła energii cieplnej i elektrycznej w Elblągu. Program będzie dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. EPEC, nasza spółka miejska, też w ramach tej umowy ma możliwość dostarczania ciepła i też chcemy to ciepło dostarczać tak zwane czyste i chcemy wybudować po pierwsze źródło opalane gazem, ale również chcemy zastosować tak zwane odnawialne źródła energii, ale również i magazyn ciepła, o którym mówił pan profesor. I tu właśnie współpraca z Agencją Poszukiwania Energii, z którą to dzisiaj zostanie podpisana umowa, na mocy której będziemy mogli przygotować dokumenty strategiczne pozwalające nam na aplikowanie o środki, pozwalające nam właśnie na realizację tych
zadań. Podpisanie umowy z KAPE to dla nas bardzo ważne wydarzenie dla EPC-ów. Dzięki niej zwiększymy poziom bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i to bezpieczeństwo będzie najbardziej ekologiczne w historii miasta i EPC-u. Przypomnijmy, że Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej odpowiada za dystrybucję ciepła i ciepłej wody do blisko 2000 odbiorców w Elblągu. Dysponuje siecią o łącznej długości prawie 200 km, zasilającą 2024 węzły cieplne. Zbudowaliśmy mechanizm, gdzie możemy Państwu dedykować część tych pieniędzy w ramach umowy i porozumienia. Sama idea tego programu zmierza do tego, aby dostarczyć Państwu profesjonalne, niezależne kompetencje w zakresie procesów koncepcyjnych, w zakresie procesów projektowych i w zakresie procesu przygotowania dokumentacji finansowej. Podpisana umowa to pierwszy krok w sprawie rozpoczęcia nowej, wieloletniej strategii Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej na lata 2021-2025, stawiającej na odnawialne źródła energii. Czy wiesz, że na początku lat 60. XX wieku Elbląg zaistniał na mapie kulturalnej Polski dzięki wystawianym przez szkołę muzyczną słynnym operom dziecięcym? Powstały trzy takie opery. Gdy w lutym 1960 roku nauczycielka baletu w szkole muzycznej Zofia Trzosalska przygotowała z dziećmi przedstawienie baletowe pod tytułem Baśnie zimowa, sukces był tak wielki, że trzeba było kilka razy je powtarzać. Był to czas, gdy z braku pieniędzy upadła Miejska Orkiestra Symfoniczna i dyrektor szkoły muzycznej Józef Karpiński szukał nowych form dotarcia do publiczności. Okazały się nimi opery dziecięce, do których Karpiński pisał tekst i muzykę, a choreografię opracowywała Zofia Trzosalska. W lutym 1961 roku wystawiono baśń pod tytułem Czarodziejska piosenka, a rok później Anię w krainie Neptuna. Było to wielkie przedsięwzięcie, gdyż muzycznie obsługiwała je 40-osobowa orkiestra szkolna i 70-osobowy chór, a na scenie w układach baletowych występowało ponad 90 dzieci. O elbląskich operach pisała prasa, przyjechały radio i telewizja. Nagrania wielokrotnie powtarzano. Ostatnią operę zatytułowaną We Wrzosowym Królestwie wystawiono w kwietniu 1964 roku i sześciokrotnie powtórzono. Spektakle odbywały się w największej elbląskiej sali widowiskowej kina Zamech. Historia Elbląga to historia dwóch konkurujących ze sobą i spierających się przez wieki miast, Starego Miasta i założonego 100 lat później Nowego Miasta Elbląga. 700 lat temu do Elbląga z Malborka prowadził trakt do Bramy Malborskiej. Wokół tej bramy początkowo dość chaotycznie powstawały stajnie, domy i gospody. W 1337 roku Krzyżacy postanowili założyć tu konkurujące z dumnym Elblągiem podporządkowane sobie miasto. Nigdy nie odniosło ono takiego sukcesu jak stary Elbląg, ale przez kilkaset lat irytowało bogatych mieszczan, a zdarzyło się też, że było przyczyną znaczących kłopotów politycznych. W roku 1478 król Kazimierz Jagiellończyk formalnie przyłączył nowe miasto do starego. Nie wygasiło to animozji. Dopiero 100 lat później sąsiedzi doszli do porozumienia i zawarli układ, na podstawie którego przez 70 lat panował pokój. Ale gdy pod murami stanęli Szwedzi, niezadowoleni ze swojej pozycji mieszkańcy Nowego Miasta, bez jednego wystrzału otworzyli bramy i wpuścili wroga. Ostatecznie podział na Stare i Nowe Miasto zniknął po roku 1772, gdy władze pruskie wyraziły zgodę na rozebranie starych fortyfikacji. Ulica Giermków stała się jedną z ważniejszych w mieście, pełną sklepów i zakładów usługowych. Na nowym rynku stanął okazały ratusz, zbudowano też nowy kościół Trzech Króli. Niestety podczas II wojny światowej ta część Elbląga dotkliwie ucierpiała. Niedługo po wojnie rozebrano ruiny i zbudowano tu pierwszą nowoczesną dzielnicę z wieżowcami, blokami mieszkalnymi, szkołą i przedszkolem. Rusz
rusza rekrutacja do pierwszych klas szkół podstawowych oraz do elbląskich przedszkoli. Podobnie jak w latach ubiegłych, będzie przeprowadzona za pośrednictwem internetowej platformy EPET. Pierwszy etap rekrutacji skierowany jest do dzieci mieszkających wraz z rodzicami w Elblągu. Dzieci do edukacji przedszkolnej przyjmuje się corocznie na podstawie pisemnej deklaracji lub wniosku złożonego w placówce wychowania przedszkolnego przez rodziców lub opiekunów prawnych. Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowej placówce. Zapisanie dziecka po raz pierwszy lub zmiana dotychczasowego miejsca edukacji przedszkolnej na inne odbywa się na podstawie pisemnego wniosku. Deklarację będzie można składać od 22 lutego do 1 marca, a wnioski o przyjęcie od 4 do 18 marca. Przedszkola publiczne są dla naszych dzieci bezpłatne. To znaczy, że rodzice opłacają tylko wyżywienie, natomiast sam pobyt w przedszkolu, czyli opieka nauczycieli, jest to działanie bezpłatne. 7 godzin zgodnie z ustawą jesteśmy zobowiązani do tego, żeby zapewnić dzieciom edukację przedszkolną. Później za każdą godzinę rodzice płacą złotówkę. No ale myślę, że tutaj śmiało możemy powiedzieć, że ta edukacja jest bezpłatna. Zwłaszcza, że mamy 16 placówek niepublicznych i tutaj chciałam powiedzieć, że oprócz tego, że każda placówka niepubliczna od gminy miasta Elbląg otrzymuje 75% kosztów rzeczywistych, czyli tak jak nas kosztuje dziecko w przedszkolu co miesiąc 1000 zł, bo tyle miasto kosztuje przedszkole bez wyżywienia, i tyle miasto ponosi, takie koszty ponosi, to oznacza, że każda placówka niepubliczna co miesiąc na każde dziecko otrzymuje około 750 zł. W tym roku elbląski samorząd przygotował dla najmłodszych mieszkańców w miejskich przedszkolach o 75 więcej miejsc niż w roku ubiegłym. Wyniki pierwszego etapu rekrutacji do przedszkoli będą dostępne 6 kwietnia. Jeżeli chodzi o klasy pierwsze, przygotowaliśmy miejsca dla 960 uczniów. Oczywiście może się zdarzyć, że trzeba będzie tych miejsc utworzyć więcej, dlatego że rokrocznie do naszego miasta, do naszych szkół chodzą dzieci spoza Elbląga i bardzo się z tego cieszymy. Jeżeli chodzi o klasy pierwsze, rekrutacja rozpoczyna się podobnie jak do oddziałów przedszkolnych 4 marca, zakończy się 18 marca. Jeżeli chodzi o szkołę sportową, która nie jest szkołą rejonową, rekrutacja zakończy się 12 marca, bo potem będą testy sprawnościowe. Wszystkie szczegóły, a także harmonogram rekrutacji zarówno do szkół, jak i przedszkoli dostępny jest na elektronicznej platformie edukacyjnej www.epet.pl. Zajrzyjmy jeszcze do naszego historycznego kalendarium. 721 lat temu po raz pierwszy w dokumentach wymieniona została wieś Pruchnik, dziś podmiejska dzielnica Elbląga. W Dorbek, bo tak nazywał się wówczas Pruchnik, 22 lutego 1347 roku komtur elbląski ustanowił gminę młyńską. Od 1457 roku Pruchnik należał do posiadłości ziemskich miasta Elbląga, a od 1998 roku jest dzielnicą miasta. 674 lata temu wielki mistrz krzyżacki Henryk Dusemer nadał nowemu miastu Elbląg ograniczone prawa lubeckie, by w ten sposób powstrzymać dynamiczny rozwój starego miasta. 610 lat temu w Ostródzie zorganizowano pierwszy zjazd stanów pruskich. Zwołał go wielki mistrz Henryk von Plauen, by uwikłać wszystkie stany w ściąganie podatków dla krzyżaków. 581 lat temu na zwołanym w Elblągu jednym z kolejnych zjazdów stanów pruskich podjęto decyzję o zawarciu porozumienia przeciwko zakonowi krzyżackiemu. Formalny akt powołania Związku Pruskiego podpisano miesiąc później w Kwidzynie. 567 lat temu delegacja Związku Pruskiego z elbląskim burmistrzem Wawrzyńcem Pilgrimem przyjęta została na Wawelu przez króla Kazimierza Jagiellończyka i oficjalnie poddała mu pod panowanie Prusy. 450 lat temu podpisano układ pomiędzy Radą Starego Miasta a Gminą Nowego Miasta, na podstawie którego na prawie 70 lat zapanował pokój pomiędzy sąsiadującymi ze sobą organizmami miejskimi.
445 lat temu Elblążanie uznali obranego na polski tron króla Stefana Batorego. Król w odpowiedzi uznał przywileje tolerancyjne Elbląga z 1567 roku. 237 lat temu elbląski aptekarz Jan Gottfried Schönwald jako pierwszy w Prusach wykonał balon, który samodzielnie wzniósł się w powietrze i uleciał poza horyzont. Wydarzenie to zbudziło wielką sensację wśród mieszczan. 184 lata temu nasze miasto obchodziło jubileusz 600-lecia. Miasto było zadłużone, stąd ogłoszono zbiórkę pieniędzy na wystawienie pomnika na dzisiejszym Placu Słowiańskim. Ostatecznie pomnik nie stanął, posadzono jedynie 50-letni dąb, który rośnie tam do dziś. 102 lata temu zmarł profesor Robert Dorr, archeolog, historyk, matematyk, nauczyciel gimnazjum oraz autor przewodnika po Elblągu. Na jego pamiątkę w Łęczu postawiono pamiątkowy głaz. W najbliższym tygodniu swoje 75. urodziny obchodzić będzie profesor Krzysztof Lux, elblążanin, wykładowca akademicki, ekonomista, były poseł i wiceminister transportu, zasłużony dla reaktywacji portu morskiego w Elblągu. 74 lata temu Sojusznicza Rada Kontroli Niemiec uchwałą nr 46 zlikwidowała państwo pruskie, uznając, że było ono źródłem zła i wojen w Europie. 23 lutego 1949 roku zmieniono granice powiatu elbląskiego, przyłączając doń z powiatu malborskiego gminę Gronowo, Zwierzno i Żurawiec. 69 lat temu zakończył się proces karny tzw. sprawy elbląskiej. Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku skazał na wieloletnie więzienie 6 osób, a 3 osoby na karę śmierci. 61 lat temu na Olimpiadzie Zimowej w Squaw Valley elblążanka Helena Pilejczyk zdobyła brązowy medal w biegu na 1500 metrów. Srebrny medal zdobyła Elwira Saroczyńska, również wychowanka elbląskiego klubu. 60 lat temu Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów PRL podjął uchwałę w sprawie rozwoju zakładów mechanicznych i zakładów urządzeń technicznych w Elblągu. Uchwała zapowiadała połączenie obu zakładów w jeden kombinat metalurgiczny zatrudniający do 12 tysięcy ludzi oraz powołanie trzystopniowej szkoły zawodowej, technikum i inżynierskiej. Także 60 lat temu odbyła się premiera czarodziejskiej piosenki opery dziecięcej Józefa Karpińskiego. Przedstawienie przyniosło wielki sukces. Elbląskimi baśniami zainteresowało się radio i telewizja. Skomponowany przez Karpińskiego polonez stał się mottem muzycznym Polskiego Radia dla Polonii. 36 lat temu w ramach obchodów 750-lecia Elbląga odbyła się sesja naukowa poświęcona stanowi i potrzebom badań nad dziejami Elbląga. 28 lat temu uroczyście otwarto stacjonarne hospicjum elbląskie przy ulicy Kopernika. 25 lat temu wspólnymi siłami Elbląskiej Szkoły Muzycznej i francuskiego konserwatorium z Laon wystawiono baśń muzyczną Wang Fu. 23 lata temu na zamku w Malborku podpisano porozumienie o utworzeniu Euroregionu Bałtyk. 21 lat temu Rada Miejska Skwer za pomnikiem ofiar grudnia nazwała imieniem Waldemara Rebinina, zabitego w grudniu 1970 roku w Gdańsku elblążanina. Elbląg współpracuje z 20 miastami partnerskimi na całym świecie. Na koniec zapraszamy Państwa do jednego z nich. Tym razem wybierzemy się wirtualnie do Nowogródka na Białorusi. Zapraszamy! Искристая водная гладь, озеро Свитязь. Из седых времен древности берет свои истоки загадочное и таинственное, овеянное легендами и сказаниями, история земли Новогрудской. Колыбели великого княжества Литовского. Здесь из глубины столетий тебе навстречу шагнут ожившие летописи, предания старины. Величественные замки, шляхетские усадьбы прославляли и прославляют свою малую родину сыновья земли Новогрудской. Великие поэты, ученые, художники. Так много ярких имен хранит наша история. Она подскажет тебе дорогу от одаренности к таланту, от таланта к гению. Издревле Новогрудщина была местом удивительного гармоничного сосуществования многих народов, культур и религий. Именно здесь ты откроешь благодать святых мест, приобретешь новый духовный опыт. Это уникальный, неповторимый по природной красоте уголок Беларуси с живописными местами для отдыха, охоты
и рыболовства. Новогрудчина – особый край. История здесь тесно переплетается с современностью. Динамично развивающаяся и с уверенностью смотрящая в будущее новогрудская земля вдохновит тебя своим мужеством, трудолюбием и мастерством. Научит видеть цель и добиваться ее. Наша земля щедра. Она подарит тебе сокровища народных промыслов. Здесь старинные секреты мастерства сыроварения живут и сегодня. Узнай секрет уникального новогрудского вкуса. Отправься навстречу приключениям. Многовековая, чарующая, заповедная, самобытная, активная, гостеприимная новогрудская земля –